Polsce początek był taki, można było powiedzieć, z dużą ilością błędów, ze względu na to, że mecz był nerwowy, bo my walczymy o utrzymanie, Radom walczy o ósemkę, także dla obu zespołów nie był to mecz jakiś o nic, tylko rzeczywiście o stawkę. Stąd myślę nerwowy początek. Radomianie lepiej sobie poradzili w tej sytuacji, że przejęli szybciej kontrolę po prostu. Drugi set, no tak jak powiedziałeś, ta gra już się uspokoiła i rzeczywiście wyglądało to wszystko punkt za punkt. Fajne wymiany, dużo walki, no i myślę, że to też troszeczkę przesądziło o ogólnym wyniku spotkania, to, że ta końcówka jednak dla Radomian. Na dzień dzisiejszy na razie na szczęście nie jesteśmy na miejscu spadkowym. Co prawda musimy patrzeć oprócz na siebie, ale to też na drużynę z Bielska, to prawda. To jest niefajne, bo lepiej jakby wszystko zależało od nas, a zależałoby, gdybyśmy zdobywali więcej punktów. Ale skoro dzisiaj nie, to no, musimy się oglądać na innych. No i liczymy na to, że inni też pomogą, ale że my sami sobie też pomożemy w ostatniej kolejce. To było jedno ze spotkań, które się rozegrało i wydaje mi się, że powinniśmy w ogóle o tym nie myśleć i zapomnieć ten mecz. Poza, tak na chłodno patrząc, poza zagrywką i blokiem dzisiaj nie było takiego super elementu. Nie graliśmy dobrze w tych momentach, w początkach setów, zwłaszcza ten drugi i trzeci, ale udało się dopaść rywali i zachować więcej zimnej głowy i wygrać 3-0. Po to przyjechaliśmy, jesteśmy zadowoleni. Mamy 3 punkty, jedną nogą jesteśmy w walce o 7 i jest wszystko git. No jeszcze z formą troszeczkę brakuje, ale nie zdążę się chyba już wyrobić w tym sezonie. Cieszę się bardzo, że mogłem w końcu zagrać troszeczkę więcej niż ostatnio, tak jak w Gdańsku. Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie, bo Wojtkowi dzisiaj mecz nie do końca wychodził. Czuję się jak ryba w wodzie, no, czekałem na to bardzo długo, od początku grudnia, żeby znowu wejść na boisko i zagrać troszeczkę dłużej. W miarę niezłe spotkanie z mojej strony, wydaje mi się, nie mała ilość błędów przede wszystkim, co u mnie jest rzadkością. No, jestem w miarę zadowolony. Najważniejsze jest to jednak to, że mamy 3 punkty.